A jak się rozgrywał wczoraj wyjazdowe spotkanie z RKC Walwajk, jednak przy wyniku 2 do 3 dla ekipy z Amsterdamu, mecz został przerwany. Nie wynikało to tym razem ze skandalicznego zachowania kibiców, ekipy, której kibicuję. A szczerze mówiąc, chciałbym, żeby to był powód. Bo faktyczna przyczyna jest taka, że golkiper RKC Walwaj, Etienne Wessen, no, walczył o życie przez pewien moment na murawie. Golkiper RKC po starciu z Brianem Brobejem stracił przytomność i wyglądało to absolutnie dramatycznie. Przez pewien czas chłop był okrążony kordonem piłkarzy obydwu ekip. Na boisku pojawił się defibrylator. Wyglądało to naprawdę przejmująco. Wesen na noszach zostały zniesione z murawy, no ale na szczęście jeszcze w nocy okazało się, że wszystko jest w porządku. Fatot faktycznie stracił przytomność potem w tym starciu, tak bezwładnie bardzo opadł i wyglądało to przerażająco, ale mm, Wesen odzyskał przytomność, jest z nim kontakt i prawdopodobnie żaden poważniejszy uszczerbek na zdrowiu nie miał miejsca, nawet jeżeli tam trzeba było odzyskiwać serca z tego co mi wiadomo. Także to są dobre wieści no i cieszę się, że coś takiego ma miejsce, bo z czystym sumieniem mogę też trochę o meczu samym sobie poopowiadać. A coś tam się działo no któregoś razu Ajax będzie musiał do Walwajk pojechać zagrać tych tam, nie wiem, 10 minut pewnie razem z czasem yy, doliczonym. No trudno, trzeba będzie, po prostu. Natomiast w trakcie minut, które rozegrać się udało, no ktoś może powiedzieć, że hej, Ajax wygrywał z RKC Valveic i to jest ekipa, która dwa poprzednie spotkania swoje w lidze wygrała, co Patrząc na to, na jakim etapie jest ekipa z Amsterdamu, ma znaczenie, bo dla Ajaxu nie ma aktualnie łatwych spotkań. No i powinienem mieć jakiś optymizm sobie, tak? No ej, udało się strzelić trzy bramki, było prowadzenie i w ogóle, wyglądało na to, że Ajax faktycznie wygra to spotkanie. I oczywiście cieszę się z wyniku, ja nie jestem jednym z tych kibiców, który mm, kalkulowałby w taki sposób, że Hej, tutaj porażka sprawi, że trener zostanie zwolniony, dlatego będzie lepiej. No nie, patrząc na ligową tabelę, Ajax naprawdę jak tlenu potrzebuje punktów. No i bardzo chcę wierzyć w to, że osoby podejmujące decyzje personalne w Amsterdamie oglądały ten mecz, a nie tylko wynik, bo wydaje mi się, że paradoksalnie to spotkanie jeszcze bardziej powinno wszystkich utwierdzić w przekonaniu, że Maurice Stein to nie jest trener na Ajax. Bo w zasadzie trzy czwarte rzeczy pozytywnych, które Ajax zrobił w tym spotkaniu wynikały z tego, że piłkę dostawał Forbes. jest po prostu błyszczał, zarówno w defensywie nawet, bo był bardzo zaangażowany, jak i w ofensywie. No, dał bardzo ładną asystę, wywalczył karnego, potem dał jeszcze jedno znakomite podanie i zasadniczo cały czas sprawiał bardzo poważne problemy rywalom. Ale ja tam po prostu widziałem gościa, który bierze piłkę i biegnie do przodu, bo jest dużo lepszy od wszystkich dookoła. Tam było zero myśli tenera. To, że Ajax był w stanie cokolwiek tam zdziałać wynikało głównie z tego, że ci piłkarze, których ściągnięto, oni nie są aż tacy słabi, jak się zwykło mawiać. Jest to też dowód na to, że to wcześniej wszystko nie powinno wyglądać tak, jak wyglądało. Na pewno decyzją, która bardzo mnie zirytowała, było to, że Hato zagrał na lewej obronie. Mimo tego, że to jest młody piłkarz, Zakładam, że najlepszy chyba z zawodników Ajaxu w tym sezonie, przynajmniej z tych linii defensywnych. Najlepszy, co nie znaczy, że nie ustrzegł się całej fury błędów w tym sezonie już. No w każdym razie, największy talent w moim odczuciu w klubie i gość, który jest naturalnie środkowym obrońcą. No nie, wystawiamy go na lewej, bo Gaston Avila, który dopiero przyszedł do klubu, ma być niby przyzwyczajony do tej środkowej, mimo że też potrafi grać na lewej. Patrzę na potencjał jednego i drugiego piłkarza, patrzę na to, jak dobrze zna Ajax i tak dalej. No wydaje mi się, że taka puerła jak Hato, no że powinno się w, równowa w taki w w zrównoważony, przemyślany sposób planować jego rozwój. No niech on się uczy tego środkowego obrońcy, gdzie wygląda najlepiej. To Avila jest dojrzalszym piłkarzem. To Avila grał regularnie też na lewej obronie. To Avila ma się przystosowywać. To Avila jest niewdrożony jeszcze w Ajaxowe granie i można go, no może nie od zera, ale jednak uczyć tego, żeby pokazywał się na tej lewej obronie. No strasznie mi się to nie podobało. Avila zresztą, grając na tym środku obrony no przy dwóch bramkach, wydaje mi się, że no, był trochę zamieszany, jasne, nie najbardziej, bo przejdziemy do najbardziej zamieszanego jeszcze. Ale ja nie wiem, gdzie on się uczył trzymania linii spalonego. Zakładam, że w cyrku. I ja nie chcę się na Awili znęcać, bo poza tym zagrał nie najgorsze spotkanie i widać, że to jest gość, który ma wystarczającą jakość, żeby coś konkretnego Ajaxowi dać. No Na ten haton na lewej obronie bardzo mnie po prostu zdenerwował. Mówiłem, że Avila miał swój udział przy bramkach dla Valwajk, ale to co wyprawiał tam Józef Szutalo w kolejnym spotkaniu, no woła po prostu o do nieba. Jesteśmy w sytuacji, w której ja osobiście wolałbym, żeby w tym momencie swoją sportową emeryturę przerwał i przyszedł do Ajaxu Mariusz Job. Dosłownie uważam, że Mariusz Job byłby w tym momencie lepszym środkowym obrońcą dla Ajaxu niż, nie jest, niż jest nim aktualnie Josip Szutalo. Szutalo, który był bardzo drogim piłkarzem jak na Ajax. Szutalo, który miał z miejsca naprawić całą masę problemów w defensywie a tak naprawdę jest największym z tych problemów na ten moment. No i bardzo mnie to martwi. Wiele się mówi o tym, że problemem jest tutaj to, że komunikacja jest nie taka jak trzeba, bo tam z angielskim szuta ale to tak nie za bardzo. No i słucham tego i trochę się za głowę łapię, bo po pierwsze, gość nie jest nastolatkiem i wydaje mi się, że już od dawna wiedział, że będzie chciał i że ma możliwości do tego, żeby robić większą karierę za granicą, że Dynamo Zagrzeb z całym szacunkiem dla tego klubu że to nie jest max jego możliwości. No zakładałbym, że będzie się języków intensywnie uczyć, żeby to nie było problemem, jak już wyjedzie, żeby mógł się skupić na innych tematach, jeżeli chodzi o wdrożenie. To jest raz. A dwa, naprawdę, a jak się nie zastanowił nad tym, uznał, że e, spoko jakoś to będzie na środku obrony, czyli na tej pozycji, która tak bardzo wymaga. Jakiejś komunikacji, zorganizowania, która mniej może polegać na improwizacji. Ja nie chcę strzutalo robić kozła ofiarnego tutaj, bo ja jestem przekonany, że on chce, i że on też prędzej czy później będzie potrafił, no ale trochę mi ręce opadają, jak na to wszystko patrzę. Strzutalo nie chcę robić kozła ofiarnego, ponieważ wydaje mi się, że wina wśród piłkarzy, bo pomijam trenera, który jest absolutnie nie nadaje się do pracy jak się w moim odczuciu, no to dlaczego piłkarze najbardziej w, tym, w tej drużynie doświadczeni i którzy mają najwięcej odpowiedzialności na sobie i którzy powinni być tymi, którzy ciągną grę, dlaczego oni aż takiej krytyki nie zbierają, przynajmniej w holenderskich mediach? No można się domyślać, bo to są Holendrzy, ale... To, co robi nowy kapitan Ajaxu Steven Bergwijn, to, co robi Kenneth Taylor, no, czy to, co robi Divine Ranch, to już w ogóle naprawdę... Jestem trochę, nie wiem, może chodzi o to, że w Holandii są już znudzeni krytyką tych piłkarzy i trzeba się poznać z kimś innym? Nie wiem, ale takich indywidualnych problemów, problemów z tym, jak na boisku wyglądają ci w teorii najbardziej doświadczeni piłkarze, no jest mnóstwo po prostu i. Ha! Ah. Szutolo jest druzgocącą klęską jak do tej pory, jeżeli chodzi o transfer, ale patrząc na to, jak proporcjonalnie dużo poświęca się mu czasu w porównaniu do reszty składu, ah, trochę mi się to nie dodaje. Na plus, na pewno poza Forbesem należy zapisać za to, to, jak się zaprezentował Wos, który kolejny raz pokazuje, że wbrew temu, co Maurice Stein mówił jeszcze parę tygodni temu, to nie jest tak, że ten gość nie jest gotowy fizycznie jeszcze na grę wejredywizji. Nie, to tak nie jest, bo on był jednym z najlepszych piłkarzy znowu Ajaxu na boisku, mimo tego, że ma 18 lat, mimo tego, że w wyjściowym składzie to był jego debiut, yy, i mimo tego, że gra na bardzo odpowiedzialnej pozycji na tej szóstce, która też jednocześnie potrafi coś z piłką zrobić. Bardzo dużo dobrej defensywnej roboty zrobił, naprawdę imponuje jego umiejętność ustawiania się i e, obok Hato, na ten moment to jest chyba najbardziej, no i, no i Forbesa, e, ekscytujący taki piłkarz i z tej całej trójki no razem z hatą najbardziej Ajaxowy. Mimo tego, że było źle, jestem szczęśliwy oczywiście z wyniku, który oczywiście jeszcze może się zmienić, ale jeżeli tak by to się miało zatrzymać, no to jestem zadowolony. No i tak jak mówię, liczę na to, że tam jest jakaś trochę głębsza analiza i że to, że się wygrywa takie spotkanie, no to jednak widać z czego to wynika, że wynika to z indywidualnej jakości piłkarza, a nie tego, że trener ma jakiś pomysł na grę i że dni Morisa Steina są naprawdę już policzone, bo zupełnie tego nie widzę. Dawno piłka nożna, mój nastrój taki codzienny, nie było tak, żeby piłka nożna miała taki yy, na mój nastrój codzienny wpływ. I to nie jest tak, że chodzę jakiś zły i tak dalej, ale sam z siebie czasami yy, o tym myślę i psuje mi to humor. Także Maurice Stein nie powinien być trenerem a jak z Amsterdam. To jest, wydaje mi się, że cały wniosek, który chciałem Tutaj przesłać. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby, zastanowienie się nad tym.